Witam, witam Państwa, witam mojego dzisiejszego gościa, były ambasador RP w Hiszpanii i w Waszyngtonie, Ryszard Sznep. Witam, Dzień dobry. Panie Ambasadorze. Tak się składa, że spotykamy się w 75. rocznicę ogłoszenia przez Dawida Ben-Guriona Deklaracji Niepodległości Izraela. Dzisiaj trochę też o Izraelu, bardziej o Żydach. Nie powiem o kwestii żydowskiej, bo to już pachnie Judische Frage i skojarzenia są bardzo złe, ale pytanie, jak pan zareagował na ostatni atak na profesor Barbarę Engelking, to po jej wywiadzie dla TVN24. Pyta. Premier Minister Edukacji, Krajowa Tak. Rada, intensywny atak. Moje IPN. myślenie idzie wielotorowo. Ja jako historyk, czy jednak badacz też historii, mogę powiedzieć, że ten atak traktuję jako atak na naukę polską, na swobodę badań, na swobodę wypowiedzi. A strach pomyśleć, czy na końcu tej ścieżki nie będzie palenia książek na przykład, które z takich czy innych powodów A nie czy ja podobają się. zapytam, a czy na końcu tej drogi nie będzie tak, że władza będzie broniła nas przed złymi Żydami i cudzysłów szkalowaniem Polaków przez wrogie nam ośrodki, że i tą kartę będą chcieli zagrać w wyborach? Nie ma takiej obawy? Znaczy obawa o wykorzystanie przesądów, uprzedzeń oczywiście jest i to bardzo niebezpieczny i powiedziałbym nieuczciwy argument w ogóle. Używanie emocji ludzkich, zwłaszcza wtedy, jeżeli chodzi o wzajemne relacje, a mówimy tutaj o czymś niezwykle istotnym, ponieważ mówimy o dwóch społecznościach, które no, przynajmniej 1000 lat na tej ziemi współistniały. Skończyło się to Holokaustem, ale teraz na dodatek ta dyskusja też zmierza w tym kierunku, żeby zaognić, żeby pogorszyć te relacje. I to jest bardzo niebezpieczne. Więc Ale pan zaczyna powiedział, że się. pana myślenie jest kilkutorowe. I ten pierwszy tor to jest atak na. A drugie to myślę jako Polak przede wszystkim. Bo i nie tylko jestem obywatelem Polski, ale czuję się Polakiem. I ja nie dostrzegam tego szkalowania. Czyli mówiąc po ludzku, pani profesor po prostu powiedziała prawdę? To są. Że byliśmy w większości my, Polacy, obojętni wobec tragedii Żydów, wobec powstania w Dobrą getcie. tradycją nauki jest pozwolić mówić o różnych poglądach, o wynikach badań z pełną swobodą i dyskutować o tym w przyzwoity, właściwy sposób, tak Czyli jak nawet rozmawia się w nauce. jeśli problem jest dyskusyjny, to jest racjonalny do obrony i na pewno do dyskusji, tak? Jeżeli nie, będziemy się musieli zmierzyć z całą naszą długą historią współżycia również z wieloma innymi narodami, która też ma swoje lepsze, ale wiele też gorszych momentów. Więc otwieranie tej wielkiej puszki jest po prostu absurdem. Sądzę, że to nie prowadzi do niczego dobrego, nie prowadzi do jakiejkolwiek pozytywnej przyszłości, także z naszymi sąsiadami, Czy Ukraińcami. nie jest to całkowicie logiczne, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z władzą, która poniekąd stanęła na fundamencie rewizji historii i budowy mitu narodu bez skazu, narodu bezwinnego, gdzie byli zawsze tylko bohaterowie więksi albo jeszcze więksi? Tu nie było przecież szmalcowników, tu nie było. Getta ławkowego, getta ławkowego, tu nie było numerus clausus, niczego takiego nie było, Odpowiem prawda? panu pewną historią, która wydarzyła się naprawdę. To był 1992 rok. Jako pierwszy po wojnie ambasador przyjechałem do Asunción, stolicy Paragwaju. Odnawialiśmy Nie, wielu relacje. mówiło, że stolicy, że tam pełno nazistów było i dużo antysemitów. To prawda czy nie? No, tam jest ta historia Stroessnera i jakichś enklaw, które zresztą w dosyć odludnych miejscach się ulokowały, żeby przechować się. Mówię o nazistach oczywiście, ale są też Żydzi. Są emigranci żydowscy. I
Było ogromne zainteresowanie mediów miejscowych, że Polska przywraca relacje z Paragwajem po raz pierwszy po II wojnie światowej. Tam zmienił się system, u nas się zmienił system. Więc wywiady, rozmowy, lokalna telewizja, ale też prasa. I jedno z pytań dotyczyło właśnie historii Polski, Holokaustu też w Paragwaju. I odpowiedziałem na to wówczas, że mamy w swojej historii tak wiele pięknych momentów, że nie obawiamy się mówić też o tych trudnych i mniej świetlanych. I proszę sobie wyobrazić, że to zdanie stało się tytułem w ogóle wszystkich moich tych wywiadów. To zostało wyłowione jako coś, co też do nich przemawiało. Innymi słowy, wracając do naszej rozmowy, mamy tak wiele momentów wspaniałości, mamy do czego sięgać. Panie ambasadorze, to, co pan mówi, jest prawdą, jest taką częścią dorosłej opowieści o Polsce i o historii. A jesteśmy dorośli. To, ale czy w kampanii wyborczej ta dorosłość, ta dojrzałość nie pada jedną z ofiar narracji ideologicznych, sporów i ataków JONZEW, ofensyw? Być może. Z punktu widzenia rachunków wyborczych. Trump też to nie mówił, powinno. Nie powinniśmy o tym w ogóle rozmawiać. Trump też chciał wrócić do momentu świetlanego wielkiego. To jest ta sama narracja. PiS też mówi, że był zawsze suwerenizm, my zawsze byliśmy świetni, prawda? No tak, ale po momentach zapaści, jeżeli już jesteśmy przy tym przykładzie amerykańskim, to jednak to społeczeństwo wybrało później Joe Bidena, który reprezentował zupełnie inne wartości. Znaczy ta próba, a my przechodzimy taką próbę obecnie. Zna pan piosenkę Pata Metheny? This is not America. Oczywiście, że to nie jest Ameryka, ale każdy kraj, jeżeli skoro odwołujemy się do jakichś przykładów, no, może znaleźć jakieś mniejsze lub większe podobieństwa. Ja myślę, że przez te lata, ostatnie lata, także poprzez bardzo trudną dyskusję, którą między innymi pani profesor Angel King inicjowała, a ta dyskusja zaczęła się ze sprawą Jedwabnego, tak na dobrą sprawę, jesteśmy już w innym dzisiaj miejscu, dużo dalej niż byliśmy 15-20 lat. Mimo ustawy o IPN-ie, pan mówi? Projektu? Mimo, a może nawet wbrew tej ustawie, dlatego że to uświadomiło, że krępowanie swobody narracji, swobody badań nad własną historią i relacjonowanie tego jest tak ogromnie ważne, żeby społeczeństwo było po prostu wolne w myśleniu. Nikt nikogo nie zmusza do tego, aby myślał tak, jak myśli profesor Angel King, czy po części ja, chociaż pewnie są jakieś drobne różnice między nami. Muszę powiedzieć, że pewne jedno ze stwierdzeń pani profesor wzbudziło też mój sprzeciw. Stwierdzenie pod tytułem śmierć Polaków miała charakter bardziej biologiczny, a śmierć Żydów miała bardziej charakter mistyczny. Według mnie są trochę niebezpieczne rozważania i tak myślę o tym szczególnie teraz, kiedy jesteśmy 500 metrów od byłej siedziby Gestapo, prawda? Tak, no to jest takie bardzo głęboko literackie i podlegające interpretacji. Niebezpiecznie ja bym tego oczywiście starał się unikać, ale w oczywisty sposób, w rozmowie swobodnej, tak jak my dzisiaj rozmawiamy, padają sformułowania, które nie wytrzymują próby takiej chłodnej oceny. Może ten fragment nie jest najbardziej rzeczywiście precyzyjny, nie oddaje istoty sprawy w takim sposób, który byłby na dodatek zrozumiały dla szerszej publiczności. Natomiast inne kwestie związane no, chociażby z rozczarowaniem, że jakby Żydzi w Polsce liczyli na więcej, a przynajmniej na tę obojętność. Tak. Obojętność, ale nie sprawczość. No co, jeśli już, to trochę cieplejszą obojętność, prawda? Taką, która wyklucza takie zachowanie, znaczy, jak... Polski antysemityzm ma tę okropną, paskudną frazę pod tytułem różne rzeczy o Hitlerze można powiedzieć, ale z Żydami porządek zrobił. Prawda? Taka mantra antysemitów w Polsce. Znaczy mamy gdzieś w sobie, ale
mam nadzieję, że tylko niewielka część społeczeństwa, takie ukochanie silnej władzy po prostu, a nawet odrobinę brutalności. I to nie tylko dotyczy Żydów. Ja rozmawiałem z człowiekiem, który narzekał, że ruch melioracyjny dzisiaj jest zarośnięty i powiedział wtedy, za Niemca, panie, to było inaczej. Przyszedł człowiek z Wehrmachtu, walnął kolbą i od razu był porządek. A więc takie ukochanie porządku za wszelką cenę i przy użyciu siły. Nie wykluczam tego, że między nami są ludzie, którzy też oczekują takiej rzeczywistości. A wspomniał pan o swoich doświadczeniach, gdy był pan w Asunción i w Paragwaju, a z punktu widzenia człowieka, który był ambasadorem w Waszyngtonie, miał regularne stosunki ze środowiskami żydowskimi. W jakim miejscu te polsko-żydowsko stosunki były w momencie, kiedy PiS nadchodził, a obecna władza, była władza odchodziła? Bo pamiętam, że z początku lat 90. taki stereotyp Polaka antysemity był bardzo mocny i zakorzeniony. Potem miałem wrażenie, że dość szybko skokowo się to zmienia. I nawet poparcie wielu środowisk żydowskich organizacji dla wejścia Polski do NATO było chyba tego dowodem. Nie tylko. Osobiście jeszcze zanim byłem ambasadorem w Waszyngtonie, odebrałem list od Defamation League, czyli organizacji, która... Taki najbardziej chyba radykalny. Tak, to... list poparcia dla postulatu Polski do UNESCO o zmianę nazwy obozu śmierci w Auschwitz, tak aby ta nazwa określała bardziej precyzyjnie nie tylko charakter tego obozu, a więc, że nie Oświęcim Auschwitz i kto jest sprawcą. A często pan musiał jako ambasador interweniować, że to nie polski, ale niemiecki? Czy to był margines? Bo to bardzo często odżywało u nas w debacie. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Przypominam sobie, że to było niemalże wydarzenie na przywitanie w Hiszpanii. Jedna z bardziej znanych gazet wypuściła na rynek weekendowe wydanie, do którego wtedy była taka moda. Dołączono wideo z filmem Polańskiego pianista i obwoluta tego zawierała treści, które były agresywne wobec Polski. Właściwie można było, my moglibyśmy sądzić, my sądziliśmy właściwie, że określają nas jako kraj sprawczy wobec Holokaustu. A był szef FBI z czasów Obamy. Ale jeszcze skończę tę historię i można było to zadanie, żeby to zneutralizować jakoś, wykonać tak, jak dzisiaj często się to robi, a więc tupnąć, nakrzyczeć na tego redaktora naczelnego. Nie jestem pewien, ale podejrzewam, że jego reakcja byłaby raczej odwrotna, czyli nie poszedłby nam na rękę, nie poszedłby na współpracę, ale zamiast tego wyjaśniłem człowiekowi, który w zasadzie w ogóle nie rozumiał problemu, ponieważ lingwistycznie to nie jest tak jednoznaczne. Mam na myśli to słynne zdanie o polskich obozach, prawda? Podobnie w Stanach Zjednoczonych, ta słynna historia z prezydentem Barackiem Obamą, która jest z gruntu fałszywa. Jest z gruntu fałszywa dlatego, że ja postanowiłem to sprawdzić. W jakim sensie jest fałszywa? Jest fałszywa nie to, co powiedział, tylko dlaczego to powiedział. Otóż Barack Obama miał taki obyczaj, że przygotowywał się rzeczywiście do swoich wystąpień. Prosił o jakieś materiały i skorzystał z tych materiałów. Jeden z tych materiałów to był artykuł napisany przez Jana Karskiego. Chciał się z nim zapoznać. Tam jest sformułowanie Polish Death Camp, Polskie Obozy Śmierci. Bo w języku angielskim to tak brzmiało. To jest tekst napisany już po wojnie oczywiście. Wtedy, kiedy próbował jeszcze, między innymi książką, która została wtedy wydana, poruszyć opinią publiczną, nie udało mu się to. I tam jest takie sformułowanie, on po prostu poprosił o źródła do swojego wystąpienia, przeczytał i to automatycznie to po prostu zapisał sobie i powiedział.
później. Użył tego samego sformułowania, ponieważ to w języku angielskim brzmi nieco inaczej. Ale tak jak rozmawiałem z Amerykanami, także z amerykańskimi Żydami, my mamy prawo mieć jakby swoją wrażliwość i to jest ta historia z dyrektorem FBI Jamesem Comeyem, który w swoim wystąpieniu z kolei opublikowanym w internecie użył zestawienia, które było rzeczywiście dla nas bulwersujące, a Amerykanie tego w ogóle nie odczytali, a więc, że nie wszyscy się zachowali przyzwoicie w czasie wojny i jako przykład dał Niemców, dał Węgrów i Polaków. Już samo zestawienie jest w oczywisty sposób dla nas upokarzające. Z Węgrami byłoby słabo, a z Niemcami może jako tako, chociaż też niekoniecznie przecież, bo mieliśmy państwo, które było państwem osi, zależnym kompletnie i posłusznym. U nas takiego nie było quislingowców tak zwanych, nie powstało państwo, które by realizowało cele Hitlera, więc to było nie tylko niezasadne, ale trudne, a ja dostałem zadanie, żeby tę kwestię wówczas wyjaśnić i wywołać przede wszystkim reakcję samego dyrektora FBI. To wymagałoby dłuższej rozmowy, w tym sensie, że nie do końca sobie publiczność zdaje sprawę, że dyrektor FBI jest kimś kompletnie niedostępnym. To znaczy nikt tak w ogóle nie ma telefonu, oczywiście poza biurem prezydenta i pewnie paroma ważnymi osobami. Jest to szef służb, który jest, ale którego w ogóle nie widać, bo on nie bywa na ogół na wielkich uroczystościach. Jest trochę taki mityczny i oczywiście nigdy go nie miałem okazji wcześniej zobaczyć, ale chciałem porozmawiać. Wydawało się to kompletnie nie do zrealizowania. FBI jest przy Pennsylvania Avenue. Jest bardzo blisko na dodatek ambasady polskiej. Ja o tym oczywiście wiedziałem, bo wielokrotnie przyjeżdżałem od tego betonowego budynku, który trochę przypomina bunkier taki. I poskarżyłem się swojemu znajomemu. No, to się, po to dyplomaci pracują czasami kilka lat, żeby jeden kontakt wyrobić, który przyniesie jakiś owoc. Ale poskarżył się pan na wypowiedź czy na brak telefonu? Mój rozmówca wiedział o tym, co się stało, bo to stało się już głośne. W Polsce była wrzawa i w oczywisty sposób służby dyplomatyczne relacjonują to wszystko, że jest taka sytuacja, bo pojawiły się artykuły, głosy polityków z pierwszych stron gazet, które były często obraźliwe pod adresem dyrektora FBI. A pamiętajmy, że przecież tutaj w Warszawie też jest komórka FBI, która też śledzi takie rzeczy i która bezpośrednio podlega szefowi w Waszyngtonie. Mój rozmówca wiedział o tym, że jest problem. Powiedziałem, no musimy coś zrobić. I usłyszałem, no to próbowaliśmy, ale nic nie wyszło z tego. No wtedy opanowało mnie w gruncie rzeczy przerażenie, bo skoro Biały Dom nie mógł wpłynąć jakoś, to co ja biedny mogę zrobić? Ale tenże mój rozmówca, mniejsza o to, kto to znaczy, był. W Polsce czasem tego nie rozumiemy. Jak kiedyś miałem problemy z amerykańską wizą, bo bliska mi osoba mówi, no słuchaj, no to zadzwoń do ambasady RP, on mógłby do Departamentu Stanu i ciężko mi było wytłumaczyć, że urzędnika imigracyjnego gdzieś tam w Ameryce guzik interesuje, co mu powie Departament Stanu, to jest w ogóle inna struktura. Czy nawet prezydent USA. No właśnie, prawda? To jest kompletnie inna struktura, która podlega nie Departamentowi Stanu zresztą, prawda? Tylko Homeland Security, czyli bezpieczeństwa państwa i że to oni mają swoich ludzi, że są niezależni w podejmowaniu decyzji. Podobnie jak ci urzędnicy na granicy, którzy z nami rozmawiają, pytają się, jaki jest cel naszego przyjazdu. Tak jak jeden z nich i zapytam się, a po co pan przyjeżdża? Mówię, bo ja jestem dyplomatą, a co pan robi? Ja jestem ambasadorem, tu jest moja legitymacja wydana przez departament. A on zapytał mnie, patrząc mi głęboko w oczy, to znaczy, że co pan robi? I w tym momencie zdaję sobie sprawę, że właściwie nie bardzo wiem, co mu odpowiedzieć. Co robi ambasada? Jak już wymieniamy się anegdotami, to przypominam sobie 93 rok, czyli 30 lat będzie w tym roku, jak ląduje na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie i młody człowiek
mnie pyta, po co pan przyjechał do Izraela? Na co ja mówię, porozmawiać z waszym premierem. Rzeczywiście przyjechałem zrobić wywiad z Izhakiem Rabinem. On uznał to za kiepski dowcip i potem skierował mnie na chyba godzinne przesłuchanie. Tak, na dodatek jeszcze w Izraelu te służby imigracyjne przechodzą specjalny trening psychologiczny, w związku z tym patrzą w nasze źrenice bardzo głęboko, odnotowując wszystkie reakcje. Pytania czasami wydają się kompletnie absurdalne, ale one coś mówią i to zadawane nasze są w niesamowitym tempie. I to jest niesamowite, ale nie przechodzi się w ogóle przez te wszystkie tak zwane hajmany, czyli przez te taśmy, gdzie sprawdzają nam rzeczy, bo oni to robią po prostu inaczej, opierają się na innej metodzie. Głębokie. Panie ambasadorze, jak mówimy o antysemityzmie, w Ameryce też tego antysemityzmu jest coraz więcej, prawda? Jaki to jest antysemityzm? Czym on się różni od naszego, jeśli czymkolwiek? No przede wszystkim nasz pisarz Henryk Grinberg bardzo często pisze o rosnącym antysemityzmie w środowiskach akademickich. Jego zdaniem to jest coraz bardziej lewicowy antysemityzm, prawda? Jest z całą pewnością środowiskowy nie tyle antysemityzm, tylko antyizraelskość. I to stąd się wywodzi. To jest antysyjonizm bardziej. Bardziej antysyjonizm w środowiskach lewicy, zwłaszcza, która staje po stronie, a przynajmniej broni w jakimś stopniu racji palestyńskich, jest przeciwna takim czy innym środkom, które są podejmowane. Antysemityzm jako zjawisko jest praktycznie rzecz biorąc wszędzie. Kwestia jest, czy to w danym społeczeństwie gdzieś jest głęboko zatopione i nie jest czymś dominującym w Stanach Zjednoczonych, jak może pan redaktor na pewno wie o tym. Kwestia, jakie kto ma korzenie, jest w ogóle, o tym się nie rozmawia, chyba że ktoś sam o tym mówi. O tym ktoś powie. Mhm. Ja miałem takie doświadczenia, które były niezwykle bolesne, bo odważyłem się i to nie chodziło o kwestie żydowskie akurat, tylko latynoamerykańskie, kiedy odezwałem się do urzędnika po hiszpańsku, bo kocham ten język i mam takie poczucie bliskości w ogóle z kulturą. Lubię ludzi z Ameryki Łacińskiej, lubię z nimi rozmawiać. I to był bardzo poważny błąd, bo on po prostu powiedział, że nie będzie w ogóle ze mną rozmawiał. Zapytał się mnie, czy ja mam jakiś problem w ogóle mentalny. Wskazał na to bardzo tak w sposób dojmujący dla mnie, że te kwestie są kwestiami osobistymi. Wszyscy są mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, są Amerykanami. Obywatele Stanów Zjednoczonych są po prostu Amerykanami. Ale jaką tradycję wybierają, jaką religię wybierają, to jest ich sprawa. To jest ich osobista sprawa. I to nie jest jedyny kraj. Ja muszę o tym powiedzieć, bo to jest kraj, który podziwiam, ale którego istotę zrozumiałem dużo później niż wtedy, kiedy tam mieszkałem. A mieszkałem 5 lat w Urugwaju. To jest kraj złożony prawie całkowicie z imigrantów. Są absolutnie wszystkie religie, jakie można sobie wyobrazić. Pomniki takie, pomniki inne. Rasy też. Wystarczy na reprezentację w piłce spojrzeć. Wszystko jest. Chociaż Urugwaj nie miał ludności afrykańskiej początkowo, aż pojawili się tam zbiedzy z plantacji z Brazylii. Oni uciekali do Urugwaju, w którym niewolnictwa nie było. I stąd powstały pierwsze grupy i są oczywiście. W związku z tym wielorasowy, wielokulturowy i wieloreligijny kraj, w którym i są Ormianie, i są Ukraińcy, Żydzi, Polacy, Niemcy, Szwajcarzy. Jest taka miejscowość niedaleko Montevideo, stolicy Urugwaju, która się nazywa Kolonia Suiza, czyli kolonia szwajcarska. I żeby było jeszcze zabawniej, jak tam się przyjedzie, to oni, wiecie państwo, co oni wystawiają przed domami? Sery. Właśnie zastanawiałem się, czy sery, czy noże szwajcarskie. Sery wystawiają, po prostu. Produkują sery według tradycji szwajcarskiej, bo tam mieszka ciągle mniejszość, nieduża zresztą. Tam mieszka zresztą grupa ta niemiecka i to nie są naziści, tylko to są potomkowie w większości tych oficerów marynarki statku Kriegsmarine, który został zatopiony właśnie w porcie Montevideo
na początku II wojny światowej. My się zastanawialiśmy na początku naszej rozmowy, czy obecna władza nie zagra kartą żydowską. Pamiętam, że kiedyś z panem rozmawiałem i opowiadał pan, że były prezydent, a brat urzędującego nam właściciela państwa wykazywał w tej sprawie bardzo dobrą, że tak powiem, wrażliwość. Ja nie znam prezesa rządzącej partii na tyle, żeby powiedzieć, co tak naprawdę myśli o kwestii żydowskiej, o historii. Czy to jest wyłącznie cyniczna gra polityczna, której jesteśmy świadkami? Wysyła tych swoich najbardziej agresywnych posłańców, którzy w brutalny sposób po prostu atakują naszą świadomość. Bo przecież on sam, a znam ludzi, którzy chodzili do klasy razem z obu braćmi, miał w swoim otoczeniu kolegów. Mówi pan o Lejbie teraz, tak? Nie tylko. Część wyjechała w 1969 roku po wydarzeniach marcowych. Część została i jest dalej. Znają się. Trudno mi uwierzyć, żeby to było rzeczywiście głębokie przeżywanie. Natomiast używanie kwestii w ogóle narodowej do walki politycznej jest niecne. Jest ohydne. Jak pan odbiera używanie w tej narracji historycznej naszej obecnej władzy sprawiedliwych i sugerowanie, że wszyscy byliśmy sprawiedliwymi, że, prawda? Czy oni nie są sprowadzeni w trochę niegodziwy sposób do roli, ja mówię, pewnie ściereczki do wycierania naszych sumień? Rozmawiałem na ten temat i ze sprawiedliwymi, w tym z własną mamą. Właśnie, do tego chciałem też nawiązać. I co pana mama o tym? Która w czasie okupacji była dziewczynką. Kiedy wybuchła wojna, miała 9 lat. Ale kiedy grupa Żydów się przechowywała, właśnie kobieta i trzy dziewczyny przechowywały się w domu, gdzie mieszkała moja mama, w mieszkaniu. Tu gdzieś w Warszawie? Na warszawskim Brudnie, przy ulicy Ośmiańskiej konkretnie. Ja ten dom pamiętam, bo moja babcia mieszkała tam jeszcze dłuższy czas po wojnie. Jako dziecko czasami nocowałem tam, czy razem z bratem byliśmy i znam bardzo dobrze. Pamiętam, jak to wyglądało, że to była jedna kuchnia z kaflowym piecem, taka żeliwna. To gdzie oni się schowali? Czy gdzie ich chłopcy? I jeden pokój, gdzie wszyscy spali. Czyli były takie dni, że spało 7 osób. Tam jest jeszcze dalsza historia, która wymagałaby bardzo szczegółowego opisu, bo pod koniec, tuż przed wyzwoleniem, czyli przed tym, jak wojska rosyjskie sowieckie zajęły Pragę, to uciekinierzy z różnych stron przychodzili i w jakiś sposób wiedzieli, że w tym domu można się zatrzymać. Więc tak na jedną noc, na tydzień spało tam więcej osób. Był taki mężczyzna też, który stracił całą rodzinę, dzieci, żonę, nie mógł spać, nie miał jak spać, w związku z tym spał pod łóżkiem, ale tylko w dzień, a w nocy siedział przy oknie i czuwał. Więc były tam pewien dramatyzm zupełnie tych sytuacji. A profesor Bartoszewski mówił, że Polacy w czasie wojny, że Żydzi się bali Polaków i Polacy też się boi, przechowujący Żydów bali się głównie Polaków, prawda? Znaczy, to jest oczywiste zupełnie, że wszyscy się bali wszystkich, że poziom zaufania wzajemnego był bardzo ograniczony. Trzeba było być poleconym. Moja babcia została polecona przez inną kobietę, która już przechowywała chłopca kilkuletniego. I pan redaktor wie, o kim mówię. Mówię o Danielu Pasencie, którego czasami przyprowadzała, jeżeli wiedziała, że prawdopodobnie będą przeszukania, przyprowadzała go do tego mieszkanka jednoosobowego jako kolejną osobę na dzień, na dwa, na trzy. I Daniel, kilkuletni, charakterystyczny, na ulicy nie przechowałby się jednego dnia. Znaczy, mówiąc językiem okupacyjnym, miał zły wygląd. Pierwsza rzecz, jak przychodził ktoś
ze znajomy ktoś wchodził, to po prostu automatycznie niemalże modlił się. Chciał udowodnić, że jest dzieckiem katolickim. Modlił się po polsku. Oczywiście. Mhm. Był nauczony pacierza i to był jak odruch po prostu strachu dziecka, które musi ukryć się za takim parawanem. Jak, jak pana zapytałem o używanie, wykorzystywanie sprawiedliwości, no to zaczął pan mówić o percepcji swojej matki. Tak. To jest naturalna rzecz, że to są bardzo starsze osoby. Niedawno zmarł jeden z panów, który miał chyba 104 lata. Więc to jest koniec tej historii, jak gdyby. I ci ludzie chcą, żeby o nich wiedziano. Więc to jest jakby przyjmują. A czy prawdą jest, że po wojnie bardzo często nie chcieli, żeby o nich wiedziano? Zdecydowanie tak. U mnie w domu się o tym nie mówiło też. Bo? Myślę, że z tej ciągłości strachu, który pozostał jeszcze z czasów okupacyjnych. I mama i tata mieli swoje historie, one były nieco odrębne, zbiegały się w jakimś sensie, bo chodziło o zagładę jednak. Po jednej stronie mama z rodziny, która ratowała, a po drugiej stronie tata, którego cała rodzina praktycznie rzecz biorąc została wymordowana, a on ratował się tylko dlatego, że był żołnierzem na froncie, co jest, wydaje się paradoksem. Te historie jakoś się zbiegły, ale oboje oni z całą pewnością mieli w sobie taką potrzebę ukrycia się. W jakimś sensie my byliśmy tacy arcy-superpolscy. No może nie chodziliśmy do kościoła, ale święta się obchodziło, była choinka, były oczywiście wigilijne potrawy, śpiewało się kolędy. Czy państwo polskie, bo to Jadwaszyn to jest jedna rzecz i Drzewka, ale czy państwo polskie kiedykolwiek zademonstrowało prawdziwą troskę o tych wspaniałych ludzi, bohaterów, którzy ryzykowali swoim życiem, życiem innych dzieci, swoich dzieci, często by Żydów ratować. No właśnie, to jest ciekawe, że taką osobistością, jedną z nielicznych, które oczywiście poza profesorem Bartoszewskim, który był wielką postacią, ale powiedzmy z punktu widzenia wysokiego urzędu, był Lech Kaczyński. Znaczy, Lech Kaczyński się spotykał z tymi ludźmi. Miał tą wrażliwość. Był jakiś program też, który prowadziła zresztą Ewa Ziomecka, która pilotowała ten program, żeby tych sprawiedliwych wspomóc, bo to było grono dosyć nieliczne ludzi, od których nagle oczekiwano, że oni dadzą świadectwo historii, tej dobrej historii, a jednocześnie nie mieli gdzie się spotkać w ogóle, a jak były, trzeba było złożyć kwiaty pod tymi, którzy zginęli, z tego właśnie powodu, że udzielili pomocy, albo pod pomnikiem bohaterów getta, to oni się składali z tych rent starczych, powiedzmy, żeby kupić kwiaty czy wieniec i żeby zaprezentować się, że Towarzystwo Sprawiedliwych żyje i istnieje. Oni mają ogromną potrzebę istnienia po prostu i udokumentowania tego, pokazania, jak to było, że tam są bardzo indywidualne historie. One nie są takie same. To nie jest tak, że to jest jeden typ bohaterstwa. Dlatego ja mówię, nie można tego mierzyć. W różnych okolicznościach, w różnych warunkach każdy na swój sposób był bohaterem i tego nie da się powiedzieć, że ci byli bardziej, a ci byli mniej, bo to zależało od okoliczności, otoczenia. Na ile trzeba było ukrywać na przykład, przed sąsiadami, czy mieszkało się pewnie na prowincji, było łatwiej w sumie. Ja w Urugwaju spotkałem takich ludzi. Mój przyjaciel starszy, Edward Goldstein, pochodził z Jedwabna, nie z Jedwabnego, to jest inna miejscowość, ale też w tej okolicy. Na Mazurach. Na Mazurach, takie, dokładnie. Uchował się w stodole. Powiedział mi tylko tak. Uchowałem się tylko dlatego, że byłem bardzo ładnym chłopakiem. Czy on miał dobry wygląd, cudzysłów? Dobry wygląd i był przystojnym młodzieńcem. I gospodynie go kochały. Lubiły go. Był jak z obrazka. I mówi, to mu uratowało życie. Podobna zresztą scena, podobna historia jest w
końcówka filmu Europa, Europa Agnieszki Holland, prawda? Którą notabene finansował, był jednym z producentów, był Arthur Brauner, mąż dziewczyny, która się przechowała u mojej mamy, u mojej babci. To jest ta Marysia, która wyszła za mąż za producenta Europa, Europa. Ten film się kończy wyznaniem bohatera, realnego bohatera, bo przecież to jest oparte na książce. Kogoś to nie żyje już, ale jeszcze kiedy film był kręcony, żył, mieszkał w Izraelu. I powiedział tak: wiele zawdzięczam temu, że byłem bardzo przystojnym chłopakiem. Cechy fizyczne. Mogłem się wpisać w niemiecką, w sowiecką rzeczywistość. Wszyscy mnie lubili. Wszyscy mnie ukochali. Jak jest fajny, wysportowany. Jeden z boku, z bohaterów powstania w getcie, Kazik Ratajzer, to też przeżył między innymi ze względu na mimo swojego, mimo że ryzykował bardziej niż ktokolwiek chyba, ale przeżył ze względu na cudzysłów znowu dobry wygląd. Kiedyś zawiozłem, szukaliśmy tego miejsca z panią, która przyjechała z Kanady. Poproszono mnie, przyjechała z synem, przechowała się w Polsce, niedaleko Węgrowa. Obiecałem, że zawiozę. Czy na Mazowszu tutaj? Tak, tu na Mazowszu. Pojechaliśmy, byliśmy w rynku, powiedziała, gdzie rodzice mieli sklep. To był sklep, kiedyś się nazywał Bławatny, czyli z materiałami. Ale mówi, przechowała się, została przechowana, ukryta na wsi, pobliskiej wsi. Jechało się tędy, pokazywała ręką. Jechaliśmy, nie mogła odnaleźć tego. W pewnym momencie zdała sobie sprawę, że ten mały las, młody taki, to dzisiaj to są wielkie drzewa, że zmieniło się otoczenie. Znaleźliśmy tą miejscowość. To była dramatyczna zupełnie scena, kiedy do tego domu, w którym się ukrywała, między innymi w wykopanym dole, razem ze swoim bratem, zbliżyliśmy, to jest tutaj, powiedziała, po czym poprosiłem, żebym to ja zapukał do tego domostwa, bo mówię, boję się po prostu, nie wiem, co jest dalej. Wyszła kobieta, spojrzała na mnie, spojrzała na tę panią, która przyjechała z Kanady po kilkudziesięciu latach, krzyknęła Rywka, rozpłakała się już później, tylko był płacz. One się rozpoznały natychmiast i to była też dziewczyna młoda, która się z nią razem gdzieś pomagała. I taż Rywka, Kanadyjka, powiedziała mi tak: wiesz, dlaczego udało nam się między innymi przechować? Bo mieliśmy sympatię dzieci. A wiesz, dlaczego mieliśmy sympatię dzieci? Bo przed wojną w całej wsi mój brat był jedynym, który miał rower i on ten rower pożyczał. Więc kiedy przyszło lato i my nocowaliśmy w zbożu, już nie w domu, bo front szedł, w Bożu po prostu spali w dzień, a w nocy chodzili, ruszali się. To inne dzieci przynosiły im jedzenie. Jeden z tych, dzisiaj później starszy człowiek już, powiedział, to wyglądało tak jak kociaki, które śpią w trawie, małe. Przychodziliśmy, zostawialiśmy im coś do jedzenia, szliśmy. Ale ta tajemnica tej sympatii, tej więzi, jaka się gdzieś wytworzyła, która odegrała tak kolosalną rolę, że uratowała im życie. Tyle historii. No więc mówię o tym, że te historie nie są identyczne. To nie jest takie po prostu do sprawiedliwi w ogóle. Oni byli bohaterami, każdy na inny sposób, zmierzając się zupełnie innym rodzajem wyzwania. Przez pół zdania. A czy są wykorzystywani? Myślę, że oni wiedzą o tym. Oni wiedzą, że i są niezwykle powściągliwi, bo uważają, tak jak rozmawiam, czy to ze swoją mamą, czy z panią prezes Stowarzyszenia Sprawiedliwych, innymi członkami, to nie jest duże grono, to dla nich ważniejsze jest, żeby pozostała świadomość, że byli przyzwoici ludzie też. I że oni są tym ostatnim absolutnie świadectwem, żywym jeszcze, żeby to powiedzieć i żeby mówić to zwłaszcza młodym ludziom. No nie dalej jak przedwczoraj moja mama była w szkole, w jednej ze szkół, gdzie spotykała się z uczniami. Ma 93 lata.
nie odmawia zaproszeń do szkół, żeby spotkać się z młodzieżą, mówi, bo ja muszę im opowiedzieć. Ja mówię tylko do mamy tak, mama, tylko opowiadaj krótko, młodzi nie mają cierpliwości. Ale jeszcze na sekundę wracając do wątku politycznego. Obecna władza lubi mówić o testamencie Lecha Kaczyńskiego, to myślę, że z tego, co pan mówi, mamy chyba prawo wyciągnąć wniosek, że gdyby ktoś próbował z przedstawicieli obecnej władzy w cyniczny, wredny, paskudny sposób zagrać kartę żydowską, to poza wszystkim, że jest amoralna, głupia i paskudna, jest to na plucie na to dziedzictwo. Także. Nic dodać, nic ująć, a może nawet bardziej, bo powiedziałbym, że prezydent, mówił o Lechu Kaczyńskim, ulegał jednak swojemu bratu, więc momentami był wstrzemięźliwy w niektórych gestach. Ale siłą była żona. Mam nadzieję też, że nie popełniłem mnie taktu. Pamiętam, że kiedyś mi pan powiedział, że prezydent Kaczyński powiedział panu, wie pan, panie ambasadorze, nie przez przypadek ja do Torunia nie jeździłem. No tak było rzeczywiście. Pozwoliłem sobie na taką szczerą rozmowę, bo Lech Kaczyński lubił nie tylko rozmowę, ale polemikę, tak bym to określił. W swoim otoczeniu na ogół nie miał takich ludzi. Znaczy wszyscy stali równo i mówili, tak jest. A prezydent Kaczyński był człowiekiem, który lubił się spierać, miał temperament do tego. I tę sytuację pamiętam, był w gabinecie prezydenta. Po jakimś przyjęciu nieoczekiwanie zaprosił mnie do siebie i przy winie siedzieliśmy. Pamiętam, że przyniesiono tam z tej sali jeszcze jakieś przekąski. Było kilka osób tam jeszcze. Pamiętam, kto był. I w pewnym momencie rozmawialiśmy o tym, żeby jakoś ułożyć te sprawy. No cóż, jako zawodowy dyplomata nauczyłem się wykorzystywać takie sytuacje, żeby powiedzieć, panie prezydencie, te sprawy dyplomatyczne, misji różnych, to musimy nauczyć się jakoś rozwiązywać. No MSZ jest przy rządzie, ale jest urząd prezydenta. Blokowanie się w różnych kwestiach. Chodzi o niektóre nominacje, a raczej odwołania niektórych ludzi, którzy zachowali się niegodnie. Prezydent się opiera i ja mu powiedziałem, no przecież po co? To nie ma, to panu szkodzi. Powiedziałem, wspomniałem coś, że tak jak szkodzi panu dyrektor z Torunia. I wszyscy wiedzieliśmy wtedy, że mówimy o obraźliwych słowach, które padły wobec jego ukochanej małżonki. I wtedy prezydent się zachnął, no przecież pan widzi chyba, że ja tam nie jeżdżę. A pierwsza dama zwróciła się do prezydenta i powiedziała, mówi, no ale posłuchaj, Leszku, pana ministra. Byłem wówczas wiceministrem spraw zagranicznych. Posłuchaj. Dobrze mówi. Więc rozgrywało się to w takim, można powiedzieć, towarzyskim trochę też sosie, ponieważ prezydent nieco starszy tylko ode mnie, mieliśmy wspólnych znajomych i to się gdzieś obijało cały czas takiej dyskusji, powiedzmy, prawie koleżeńskie, chociaż dzieliła nas oczywiście przepaść funkcji, to padło to bardzo szczerze. I oczywiście to dziedzictwo, które czasami jest przedstawiane, jest zakłamane w tym sensie, że to, co było dobre, to jakby nie jest przywoływane, a te najgorsze elementy... Panie profesorze, pozwoli pan, zrobię tylko dwa kroki, bo chciałem... Przepraszam, że słówko o siebie, ale o sobie, ale w tej książce piszę także o mojej fascynacji Izraelem, Żydami, historią polskich Żydów, ich wielkim wkładem w polską kulturę, naukę, także w sport, moglibyśmy tutaj powiedzieć, właśnie w każdą dziedzinę i stawiam tezę, która dla niektórych może się wydawać kontrowersyjna, a dla mnie jest oczywista, że porządny Polak, porządny obywatel naszego państwa z powodów historycznych, sentymentalnych, melancholijno-różnych powinien być po prostu filosemitą. No może tak byłoby lepiej. Mamy
gigantyczne grono niezwykle wpływowych, ważnych ludzi w świecie, których korzenie są w Polsce. Ale w wyniku błędów odtrąciliśmy ich. To, o czym jeszcze tylko wspomnę, powiedział pan redaktor, że poprawiały się te relacje i nagle przestaliśmy być takim symbolem antysemityzmu. To nie dlatego, że zrobiliśmy coś wyjątkowego, bo niby co mieliśmy zrobić? Ogłosić, nie jesteśmy antysemitami? Przecież to tak nie działa. Co zrobiliśmy? Otóż zaczęliśmy otwarcie o tym rozmawiać. O dobrych i o złych stronach tych relacji. Przecież one w drugą stronę też nie były zawsze takie piękne. A które były takie do końca piękne? A będziemy się niedługo, już się zmierzamy, z coraz bliższymi relacjami z naszymi wschodnimi sąsiadami, mam na myśli Ukraińców. I co wówczas będzie? I położymy wielkie sprawy, przyszłość naszą, tylko dlatego przewalimy to, bo będziemy, pamiętamy, że coś się wydarzyło strasznego. Może używając pewnego języka, który powinien być bliski ludziom obecnej władzy i ludziom z jej okolic, że ta formuła polskich biskupów wybaczamy i prosimy o wybaczenie może być jeszcze wielokrotnie w sensowny sposób używana. Ona się nie wypaliła. Prawda? To był jeden z mądrzejszych gestów, jakie w naszej powojennej historii zostały wykonane. I on jest sprawczy do dzisiaj. Chociaż pomimo prób rozwalenia tego, które obserwujemy, to znaczy ta antyniemieckość, prymitywna zresztą bardzo. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia 4 czerwca. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.